Witam na moim kanale. Mam nadzieję, że już Państwo dołączają. Bardzo serdecznie dziękuję za dzisiejszą obecność. To będzie drugi odcinek naszego spotkania, jak koronawirus zmienił nasze życie. Mam nadzieję, że za chwilę już będziemy mieli naszego gościa, a mamy gościa wyjątkowego, moją przyjaciółkę mezzosopran, wybitną mezzosopran Annę Bernacką. Ania zrobiła nam dzisiaj, proszę Państwa, ten zaszczyt, że wzięła udział. Bardzo też mi to odpowiada, bo to jest pewna kontynuacja. Widzicie Państwo, że tak naprawdę mieliśmy tutaj... Nie wiem, czy Ania próbowała się dołączyć, czy nie, bo ktoś właśnie próbował się połączyć. Ma być z nami, zaraz zobaczymy, czy się połączyła. A nie wiem, czy Państwo oglądali pierwszy nasz odcinek. W pierwszym odcinku wystąpił również, proszę Państwa, ktoś z tej branży, czyli z branży operowej, wybitny polski, znakomicie zapowiadający się polski tenor Aleks Marew. A dzisiaj kobiecy głos w polskiej operze, znakomity mezzosopran, czyli właśnie Ania Bernacka. Czekamy na połączenie z Anią. Mam nadzieję, że to się uda. Jeszcze raz spróbujemy. Może Ania już nas widzi, ale my jeszcze nie widzimy Ani. O, jesteś, Aniu. Witam Ciebie bardzo, bardzo serdecznie. Czy nas słyszysz również? Słyszę już tutaj sobie. Teraz chyba będzie jeszcze lepiej. Super. Anio, bardzo serdecznie Cię witam. Jesteś moim specjalnym gościem. Jesteś pierwszą polską kobietą w moim programie, w naszym spotkaniu live. No i bardzo, bardzo Cię witam. Ja już pozwoliłem sobie kilka słów na temat Twój powiedzieć. Wybitna polska mezzosopran, czyli pozostajemy w sferze kultury wyższej. I przyznam, że jestem strasznie szczęśliwy, że przyjęłaś zaproszenie do tej rozmowy. Jak koronawirus, jak COVID-19 zmienił mój świat, bo chciałem, jeżeli pozwolisz, porozmawiać o tym na płaszczyźnie bardzo osobistej, personalnej, ale również na płaszczyźnie zawodowej, bo to bardzo interesuje obserwujące nas osoby. Te pytania też będą do nas tu napływać, będziemy próbowali na te pytania odpowiedzieć. Ale też mam trzeci bardzo ważny powód, z którego się bardzo cieszę, bo na pewno Państwo już to obserwowali, sprawdzając, jeżeli Państwo dotąd tego nie robili, jakie ciekawe materiały w mediach społecznościowych ma nasz dzisiejszy gość. I Ania Bernacka w okresie właśnie COVID-u miała super inicjatywę. Korona ci z głowy nie spadnie, chyba tak to się nazywało. Dokładnie. Ja oczywiście jako lekarz powinienem bardzo podziękować za taki specjalny odcinek, który był poświęcony przepiękny, chyba z Nessur Dormo, jak pamiętam, tak, polskim lekarzom. Ale muszę, Aniu, ci powiedzieć, że mi się co innego najbardziej podobało. Ja nie zapomnę takiego odcinka z twoją arią operową, z koleżanką, z arią balkonową, Carmen. No tak. To było coś niesamowitego. To był majstersztyk tym wszystkim, którzy tego nie widzieli. Bardzo, bardzo polecam arię balkonową z kieliszkiem wina. Ania, wspaniały głos, wspaniała aria. Aniu, skąd taki pomysł na to, co robiłyście, ty i koleżanki, tak, w okresie pandemii, czyli korona ci z głowy nie spadnie? Tak, więc przede wszystkim witam Cię, Krzysztofie, witam Państwa przed zapewne telefonami, komputerami, iPadami przede wszystkim. Więc pomysł, sam jakby zalążek już w ogóle wykonywania razem różnych duetów, ale też i arii, był troszkę wcześniej z moją właśnie przyjaciółką Ewą Majcherczyk z sopranem i chciałyśmy jeszcze tuż przed pandemią planowałyśmy zrobić taki cykl w ogóle koncertów, bo bardzo nam się dobrze współpracuje, lubimy ze sobą śpiewać. Nasze głosy ładnie się, to się nazywa, blendują, no ładnie ze sobą współbrzmią. No i przyszła pandemia i przyszło zamknięcie. No, Ewa i ja po prostu wpadłyśmy na pomysł, że fajnie by było, gdyby ten pomysł nie umarł przez niestety właśnie tę sytuację na całym świecie. No i wymyśliłyśmy serial. Serial to taki serial, którego chyba jeszcze, a już na pewno wtedy nie było, bo nie tylko po prostu śpiewanie do kamery,
w ładnych kostiumach i trzymanie się za rękę i takie po prostu proste wykonywanie arii i duetów, tylko coś troszeczkę innego i coś może bardziej interesującego właśnie, szczególnie chyba właśnie w formie wideoklipu i tego, że było to po prostu prezentowane w mediach społecznościowych, czyli przez takie medium, a nie live i z publicznością na żywo. No i zaczęłyśmy myśleć. Udało nam się przede wszystkim zaprosić do projektu wspaniałe artystki, bo i Magda Nowacka, która robiła całą oprawę graficzną, która w ogóle stworzyła właśnie tak kolorowy świat i to też nam o to chodziło, żeby to nie było smutne, żeby to było jednak radosne, pomimo tej szarej, no jednak no, wtedy jeszcze zupełnie nieznanej rzeczywistości na zewnątrz. No i taki... Chyba przerwę ci taki najbardziej radosny to odcinek był z kolei ten trzeci, o którym nie powiedzieliśmy, gdzie śpiewałeś z koleżanką w ogrodzie. To było niesamowite, bo to był, ten plener tak. też ogrodowy był taki niesamowity. Tak. To był drugi odcinek, bo pierwszy, o którym wspominałeś, to jest właśnie aria balkonowa, no bo wtedy jeszcze to było jakoś tuż, pamiętam, że można było tylko na balkony wychodzić i to o to chodziło, żeby pokazać, że my też, no artyści chcą śpiewać, nawet na balkonie. I chcą jednak występować przed innymi. Ale ty w ogóle miałaś niesamowitą kreację, już pomijam walory artystyczne, ale na tym balkonie z tym kieliszkiem w czerwonej sukni, to była jedna z piękniejszych takich Carmen, które widziałem. Dziękuję bardzo. No tutaj inwencja też naszych właśnie realizatorów, bo były użyte drony, tak żeby to było właśnie interesujące, a chodziło nam o to, żeby pokazać jednak te, to było kręcone w ogóle w Katowicach akurat, bo się spotykaliśmy rzadko, ale się musieliśmy spotkać po prostu właśnie, żeby nakręcić, żeby spotkać się z Ewą i naszą pianistką Natalią Gaponenko w studio i to też wspaniale się tutaj odnalazło Radio Katowice, które za jakieś symboliczne pieniądze udostępniło nam salę. Oczywiście w całym reżimie i tak dalej się to wszystko odbywało, ale coś chcę jeszcze powiedzieć. Teksty i scenariusze pisała nam do trzech pierwszych odcinków Sylwia Hutnik, chyba, której nie muszę przedstawiać. Wspaniała pisarka, działaczka niesamowita. No i jeszcze na dodatek feministka. Tak. Może dlatego same kobiety tam występowały. Trochę byłem zazdrosny, że same kobiety we wszystkich tych odcinkach występowały. Występowały, a realizatorzy to byli mężczyźni, więc nie jesteśmy aż... Nie zamykałyśmy się tylko i wyłącznie na naszą płeć, ale faktycznie, no tak, najbardziej, prawda, na wizji były kobiety. No i co jest najważniejsze, chyba jedno, czy najważniejsze, no bardzo ważne, znalazłyśmy sponsora. Nie musiałyśmy ubiegać się o rządowe programy, gdzie no jest no, trudności w napisaniu tych, składaniu tych podań, tych całych, całej ilości, jakichś po prostu stosy papieru. No i oczywiście też wielka niewiedza, czy się to dostanie, czy nie, ile tych pieniędzy się dostanie. Potem trzeba oczywiście się rozliczać, a może dostaniemy tylko troszkę. No ciężkie by to było i przede wszystkim, ponieważ te programy rządowe się uaktywniły dosyć późno tak naprawdę, a my znalazłyśmy tego sponsora wcześniej i, no i dzięki temu miałyśmy po prostu wspaniałą wolność i dowolność w tym, co prezentujemy, jak prezentujemy i to było wspaniałe, bo też nie ukrywam, po prostu też zarabiałyśmy za każdy odcinek, ale to nawet nie o to chodziło. Chodziło o to właśnie, żeby zaprezentować publiczności, żeby w ogóle coś robić. Nie siedzieć w domu i prawda tyć od jedzenia, tylko coś robić. I muszę powiedzieć, że te odcinki no bardzo nas zmotywowały do działania, do tego, żeby cały czas być w formie wokalnej, uczyć się nowych rzeczy, poznawać nowe, w ogóle
nauczyliśmy się dużo, bo to jest jednak dla nas, bo to, no, to kompletna nowość, robić film, dokładnie wiedzieć i pisać scenariusze, kiedy co połączyć, co z czym, właśnie w jakim anturażu, jaki temat przewodni każdego odcinka. Aniu, tak pięknie o tym opowiadasz, że już się pojawiają pytanie, gdzie to można zobaczyć, to od razu oczywiście, powiem, gdzie to jest. Oczywiście, no. Mamy kanał na Facebooku i kanał na YouTubie, tak jak mówiłeś, nazywa się to Korona mi z głowy nie spadnie. Jeżeli ktoś chce też przyjść na mój, może przejść z mojego kanału Anna Bernacka na Instagramie, Anna Bernacka Mezzo czy Anna Bernacka na Facebooku. Muszę się przyznać, że ja byłam bardzo antyfacebookowa bardzo długo i właśnie ten serial skłonił mnie, znaczy zmusił w sumie do dołączenia do tak zwanego klubu facebookowców, co spowodowało wielkie poruszenie w środowisku, że się w końcu przekonałam. I faktycznie, no, szczególnie właśnie w czasach covidowskich, no i w ogóle tak zamkniętym tym czasie pandemii, było to na wagę złota, bo był to jedyna możliwość komunikacji jednak z tak szerokim, no po prostu ze całym światem. Bo do czego dążę? Właśnie trzeci odcinek, który od początku wiedziałyśmy, że chcemy zrobić odcinek poświęcony Wam, lekarzom, w podziękowaniu i takim, no, hołdzie po prostu, no bo no, te pierwsze w ogóle miesiące, no, te pierwsze 3 miesiące były bardzo przecież bardzo dziwne, bardzo, bardzo, bardzo mało wiedzieliśmy. Ja pochodzę w ogóle też z rodziny lekarskiej i wiedziałam, jak to wygląda, jak ta no, walka, prawda, na pierwszym dosłownie froncie wygląda i chciałyśmy to pokazać szerszej publiczności, że musicie być tak, no, musicie szczelnie być ubrani, że jest to męczące, że brakuje tlenu, że brakuje wam, no trzeba, to jest, no, pocicie się strasznie, no bo to jest po prostu, no, ubrani jesteście cały czas, takie, no, plastiki, trudno inaczej to nazwać. No oprócz tego oczywiście, co się dzieje za kulisami, tak, no bo nie było łóżek, było, no, było bardzo ciężko. Nie było środków, to rzeczywiście nie było środków. Taki strasznie trudny moment i tym bardziej w imieniu koleżanek, kolegów, tobie bardzo, bardzo dziękuję, bo to było wspaniałe i muszę powiedzieć, że z dużym takim rzeczywiście się spotkało, takim przyjęciem naszym, no to było naprawdę coś super i bardzo, bardzo dziękujemy. Zresztą powiedz mi, skąd się wziął ten taki pomysł, bo to też ci z Państwa, którzy widzieli, to też robiło wrażenie, że śpiewałyście arię w oryginale, tak, a na dole niby leciało tłumaczenie, które nie było oczywiście tłumaczeniem, nie. Ale było takim literackim dopasowaniem do arii, tak, korespondującym z tym, co czuliśmy, z tym, co widzieliśmy naokoło. Dokładnie. To był ten tekst Sylwii Hutnik, jak tak, rozumiem, dokładnie, tak? Tak, to był piękny tekst Sylwii Hutnik, która po prostu, no, jest tak utalentowaną osobą, więc ona sypała z rękawa pomysłami i po prostu te teksty były gotowe po prostu zaraz, no to jest niesamowite. Też kolejny, no, wspaniały, wielki talent. Ona te scenariusze i te teksty pisała do pierwszych 3 odcinków, następne 3, ponieważ już Sylwia była tak zajęta, po prostu, no, rzuciła się w wir swych działań, ale znalazłyśmy, myślę, że równie wspaniałą śpiewaczkę, żeby było śmieszniej. Też mecosopran, który zajmuje się właśnie taką poetycką, w ogóle poezją w sumie. I to Marta, Boże kochany, przepraszam, bo ona ma męża, nazwisko naszego barytona Łukasza Motkowicza, czyli Marta Motkowicz, zgodziła się, wrocławianka zresztą. I myślę, że pięknie przejęła pałeczkę po Sylwii, to też te teksty są bardzo, bardzo ładne i bardzo zgrabne i też śmieszne, ale jednak głębokie. No a wasz odcinek był bardzo specyficzny, bo to był jedyny odcinek, kiedy nigdy się nie spotkaliśmy w ogóle, żeby go nagrać razem. Żaden z artystów się nie spotkał akurat do tego odcinka, tak, że tak powiem, prawda, oko w oko. Natalia Gaponenko, czyli pianistka, nagrała zupełnie najpierw podkład muzyczny sama u siebie w domu. Potem był tenor, to był przyjaciel Ewy Majcherczyk, wspaniały głos. Zgodził się nagrać bardzo szybciutko, po prostu mieliśmy odzew, zaraz. Następny dzień chyba już miał gotowe nagranie.
My z Ewą tutaj się usunęłyśmy zupełnie w cień po tych dwóch pierwszych odcinkach, tylko chórki. No i Sylwia, która trzymała, prawda, właśnie to, to Państwo zobaczą, jak zobaczą Państwo odcinek. Tutaj już reżyserował całość Hector Verrios, no bardzo znany operator i to był jego pomysł. Właśnie ta Sylwia stojąca sama na ulicy Warszawy. Bo też właśnie chcieliśmy, żebyście to wy byli tutaj głównymi bohaterami. My jak po prostu się usunęłyśmy zupełnie gdzieś tam w cieni. Bardzo, bardzo ci jeszcze raz za to dziękujemy, ale ja muszę powiedzieć, że jak wracam do tych twoich odcinków i do tego cyklu, to tak sobie myślę, że to był też fantastyczny pomysł marketingowy na, przepraszam, że tak powiem, na sprzedaż opery, bo opera jest, jawi się niektórym jako sztuka bardzo trudna, wysoka, wymagająca tak. przygotowania, a to było tak fantastyczne, krótkie, znakomite, no z każdej strony właściwie dopracowane w szczególe. Czy nie myślicie o tym, żeby tego kontynuować w takiej formie, żeby wrzucać takie krótkie arie gdzieś w media społecznościowe jako taką wizytówkę, żeby no, jak gdyby zachęcić ludzi do chodzenia do opery? Czy wiesz, myślę, bo ponieważ znowu się rozjechałyśmy zupełnie teraz dosłownie, jeżeli chodzi o geografię, Ewa jest, mieszka od niedawna w Londynie. I też po tym, jak się już powiedzmy otwieramy, znowu jakby dużo pracy, takiej pracy stacjonarnej, że tak powiem, mamy, ale powiem ci, że to nie jest zły pomysł, to jest bardzo dobry pomysł, więc na pewno podrzucę to dziewczynom, żeby nie tak często, ponieważ no, wiemy, internet się już bardzo nasycił. Jest duża grupa ludzi, którzy... takich melomanów, bym powiedziała, którzy nie lubią, już mają dosyć oglądania czegokolwiek na prawda, iPadzie czy komputerze, no bardzo chcą już tej sztuki na żywo. Ale co jakiś czas, myślę, może nie tak często, ale myślę, że co jakiś czas mogłybyśmy to kontynuować, bo repertuar jest wspaniały, wielki, jeszcze wiele, wiele właśnie pomysłów miałyśmy. To jest tylko taki właśnie początek w sumie tych naszych pomysłów, co można razem zaśpiewać, więc albo też chciałybyśmy to na żywo wykonać. Oczywiście to już taki jest większy projekt, bo też chciałybyśmy zachować całą szatę graficzną, żeby to jakoś połączyć, te sztuki wizualne, prawda, i nas, sztukę operową. Super, super. Myślę, że to jest świetny pomysł i to naprawdę, no już po tych trzech odcinkach widać, że to byłaby taka perełka, która by, nie wiem pod jakim hasłem, jak mezzo-sopran z sopranem, nie wiem, no, ale w każdym razie no, było to rewelacyjne i ci bardzo za to dziękujemy. Ale nie już masz... szybko nasz czas leci, a ja muszę cię spytać o sam COVID. 19. Jak tą pandemię, miejmy nadzieję, że ona się już kończy dzięki wyszczepieniu, jak ty ją będziesz wspominać i jaki to był dla ciebie jako artystki operowej okres? Zaczęło się dosyć źle, bo musiałam zrezygnować z bardzo ważnego przesłuchania, ale już nie zdecydowałam się polecieć, to już było to niebezpieczne i chyba dobrze zrobiłam. Początek był dosyć taki, powiedziałabym, traktowałam to może nie lekko, bo oczywiście wiedziałam, że wszystko jest zamknięte, ale no 3 miesiące, prawda, minie. I mówię szczerze, pofolgowałam sobie, w sensie no zawsze byłam mega bardzo zajęta, tutaj dużo czasu, więc się rozleniwiłam. Na szczęście przyszedł serial, przyszedł powrót do takiej no, nowej rzeczywistości, więc ćwiczenie. No, dużo czasu się zrobiło na właśnie szlifowanie języków w końcu, na to, żeby w ogóle jakoś troszkę z naturą poobcować, bo mogłam poobcować, bo mam psa. Przepraszam, że tutaj Państwo mają, nie wiem czy wiesz, ale masz jeszcze gościa jednego, tylko śpi na razie. No piękny, piękny jamnik. Zobaczcie Państwo, przepiękny jamnik. Brams, Brasiu. Przepiękny jamnik i to jamnik z tego, co ja wiem, nieoficjalnie także uzdolniony muzycznie, prawda? Tak, bardzo wokalny. Jak śpiewam, jak mój ukochany Wojtek, którego znasz, ćwiczy na fortepianie, to nic się nie dzieje, albo słucha symfonii, czy uczy się właśnie nowego repertuaru, to jamnik śpi w najlepsze, a jak ja tylko śpiewam, zaczynam śpiewać,
alikwoty go tak drażnią, że zaczyna po prostu arię ze mną. Naprawdę, to jest niesamowite. No, no, z każdym rokiem jest coraz bardziej wokalny, ale nie będziemy teraz prezentować tego. Wracając do tej sytuacji covidowej. Oczywiście odwołane wspaniałe kontrakty, odwołane, już nie będę, już nawet nie chcę nawet myśleć, i ile koncertów, ile premier, ile wspaniałych przedstawień i takich możliwości, które nie wiem, czy wrócą, bo niestety możliwe, że to przepadło, tak to jest. Ale otworzyły się nowe możliwości. Udało się w tych czasach w sumie zaśpiewać premierę, mi się udało. I to super, bo rola główna w Operze Bałtyckiej, której jestem bardzo wdzięczna, bo chyba jedyny teatr, gdzie nie ma, ten teatr nie ma solistów na etacie. Wszyscy soliści są gościnni, a oni po prostu nie rezygnowali ze streamingu, od razu się temu poświęcili, streamingowali praktycznie wszystko, więc dzięki temu mogliśmy po prostu pracować, nie wypadać właśnie z tego obiegu w ogóle pracy i bytności na scenie, być obecnymi w mediach i po prostu zarabiać też. Więc tutaj wielkie, wielkie podziękowania całej dyrekcji Opery Bałtyckiej. No i niektóre koncerty, które w ogóle raptem się pojawiły, oferty, no wspaniale się udało festiwal jednak beethovenowski, bo było już blisko, żeby go odwołać, no bo co rusz ktoś chory był. Więc tutaj się wspaniale też udał ten koncert. Wszystko było streamingowane, więc też szeroka, o wiele szersza publiczność to widziała, bo trzeba powiedzieć, znaczy ja jestem tego zdania, widzicie Państwo, no streaming, czy w ogóle coś, co jest nagrane, no już jest na zawsze, jak wiemy, w internecie. Więc mobilizacja i nerwy były o wiele większe niż takie występowanie na żywo. Zupełnie to inaczej, no nie było publiczności, ale jednak mieliśmy z tyłu głowy wszyscy, że no słyszą nas, kto chce nas słyszy, więc trzeba się spiąć. Co jeszcze? Przede wszystkim miałam możliwość i będę mieć możliwość powrotu do liryki wokalnej, bo ja jestem dosyć, że tak powiem, jestem mocno operowa. Więc ale jesteś takim mezzosopranem lirycznym, czy...? Mój głos to jest tak zwany mezzosopran Zwischenfach z niemieckiego pomiędzy, czyli między sopranem a mezzosopranem. Zawsze miałam łatwość koloratur, czyli biegania szybko w górę, w dół. No i ten głos bardzo często, znaczy nie często, tylko przede wszystkim jest też predestynowany do śpiewania ról męskich. Młodych chłopców, więc mam tego w repertuarze dosyć dużo i bardzo lubię śpiewać facetów, to jest tak fajne zabawa i doświadczenie. No głos się rozwija oczywiście z wiekiem, więc no teraz też już troszkę to inaczej wygląda, ale nadal nie jestem uważana za mezzosopran dramatyczny, czyli werbioski, tak jak moje tam niektóre koleżanki. Raczej jeszcze raczej liryczny, ale już z racji wieku oczywiście i jednak śpiewania tyle lat. No wieku bardzo młodego, jak widzimy, więc to w ogóle nie wiem, o czym mówisz, Ania. No, rozumiem, że takie młode kobiety jak ty mają liryczny taki. To nie, to też nie jest tak. Nie, to nie? Oczywiście nie, bo niektóre osoby się rodzą już z predyspozycją do głosu dramatycznego i nawet w moim wieku śpiewają już dramatyczne role, więc tak nie jest. Głos oczywiście ewoluuje, ale pewne predyspozycje są już wcześniej po prostu. No, każdy z nas po prostu dysponuje troszeczkę innym głosem i też no, wkładanie w jakieś ramy jest dosyć ciężkie, bo tak naprawdę kompozytorzy kiedyś pisali pod konkretne osoby bardzo często i ich indywidualne możliwości. I teraz takie wpasowanie... Albo wręcz odwrotnie, pisali role specjalnie złośliwe dla tych osób. Tak wysoko ustawiając wysokie C, tak jak w Czarodziejskim Plecie, żeby na złość ta solistka nie zaśpiewała, prawda? Nawet taka jest F trzykresne, tak jeszcze wyżej. No nie, to był pod konkretny głos, więc teraz jakby my się próbujemy tak naprawdę wpasować w jakieś właśnie takie ramy głosowe. Śpiewamy tak naprawdę to, moim zdaniem, to co jest dla nas, to co oczywiście no, chcemy, gdzie nas chcą, w czym nas chcą, ale żeby to było przede wszystkim zgodne z tembrem głosu, z możliwościami i żeby to było zdrowe, bo jeżeli ktoś za wcześnie zacznie śpiewać partii nie dla siebie, to się może bardzo źle skończyć. To już właśnie są medyczne różne
no, mogły się zdarzyć bardzo, bardzo niefajne wypadki i może się to skończyć po prostu końcem kariery, utratą w ogóle głosu i tak dalej. Aniu, ja chciałbym, żeby jeszcze moi obserwujący coś się od ciebie dowiedzieli o operze, ale zanim do tego przejdę, to chciałem ostatnie już pytanie o ten COVID spytać. Chciałem cię spytać po pierwsze, czy w twoim otoczeniu artystycznym, kolegów, rzeczywiście zdarzały się osoby chore? Potem chcę zadać intymne pytanie, czy jesteś już zaszczepiona, czy nie miałeś żadnych wątpliwości i czy się zdarzają wątpliwości w środowisku artystycznym i jak to wygląda? Więc to pierwsze pytanie. Chociaż nie, może wrócę od... Tak, zdarzały się osoby chore. Ja jakoś się uchroniłam chyba w ogóle przed zachorowaniem, bo nawet chyba nie przeszłam bezobjawowo, bo ja jestem dosyć, mam słabą odporność i myślę, żebym zauważyła, gdybym była chora. W artystycznym świadku tak, chorowały osoby były, dlatego były odwoływane, czy to w zespole chóru, czy orkiestry. Oczywiście przekładane premiery, przekładane próby, ale na szczęście akurat w moim przypadku wszystko się odbyło w kwintesencji. Prywatnie no, moja mama prawie, że no, niestety umarła. Mieliśmy naprawdę bardzo ciężki czas. Teraz jest no, w domu, ale no, właśnie w twojej dziedzinie, bo serce niestety wysiadło. COVID bardzo jej zaszkodził, bardzo zniszczył serce i cały obieg krwi i no i w ogóle dużo by o tym mówić, ale jest lepiej, ale trwało to 1,5 miesiąca i naprawdę było bardzo, bardzo blisko po prostu śmierci, więc... To pewnie nie, też wpływało na to, że sama widziałaś, że warto się zaszczepić, prawda? Ja w ogóle pochodzę, właśnie tak jak już mówiłam wcześniej, mam całą rodzinę lekarską, naprawdę wszyscy to są. Moja mama, dziadkowie, wszyscy wujkowie, bliżsi, dalsi, młodsze pokolenie już nawet podwójnie, po prostu naprawdę wszyscy wujkowie, ciocie, kuzyni w całej Polsce są lekarze, więc jakby tutaj w ogóle nie było takiej dyskusji, żeby się nie szczepić, to w ogóle nikomu nie przyszło do głowy. Tak jak mówiłam, miałam z pierwszej ręki wiadomości, jak to wygląda w szpitalach i jak jest ciężko i jak po prostu ludzie umierają w męczarniach, więc tutaj w ogóle nie było jakiegokolwiek zawahania. I na szczęście już jestem zaszczepiona, mój ukochany też Wojtek jest też zaszczepiony. W zeszłym tygodniu otrzymaliśmy drugą dawkę Pfizera, więc jestem po prostu naprawdę szczęśliwa. Wiem, że pewnie będziemy już szczepieni raczej może co rok, no bo jestem, nie rozumiem, jak można się nie szczepić w tych czasach, bo szczególnie, znaczy nawet nie szczególnie, ale oczywiście artyści z racji naszego zawodu, no bo jeździmy, spotykamy się, latamy, ale też myślę, no przecież wszyscy ludzie chcą lecieć na wakacje, chcą przyjść do teatru i myślę, chyba trochę mam nadzieję, chociaż jest to dosyć takie drastyczne chyba posunięcie drastyczne, że jednak i teatry, i może firmy przewozowe w ogóle będą wymagały po prostu tego paszportu szczepiennego i koniec. I nie będzie... No po prostu te ruchy antyszczepionkowe są no, niezrozumiałe zupełnie dla mnie. Żadne. Bardzo, bardzo ci dziękuję za te słowa, bo ja je nie chcę wymuszać na każdym moim rozmówcy, ale bardzo mi zależy na tej edukacji, za tym, żeby właśnie osoby nie ze środowiska medycznego, chociaż ty tak nie do końca właśnie przez tych lekarzy wokół ciebie pasujesz do tej definicji, ale żeby osoby reprezentujące inne środowiska też to głośno mówiły i takie wyrażały poglądy jak ty. Aniu, wracamy do opery. Moi obserwujący lubią trudne pytania i ci takie trudne pytania od razu zadam. A te trudne pytania zaczęliśmy przy moim pierwszym gościu, młodym, świetnie zapowiadającym się tenorze Aleksie Marewie. I on dostał takie trudne pytanie i te trudne pytania były jak gdyby skierowane do osób, które chcą tak chociaż wejść w świat opery i chcą przynajmniej udawać, że się na tym znają i że coś już mają za sobą. To jakbyś miała takim osobom doradzić.
5 najważniejszych oper światowych, które muszą zobaczyć, okay. i 5 najważniejszych polskich oper, które muszą zobaczyć, okay. skoro są Polakami. To które Dobra. Byś wymieniła? To było trudne pytanie dla Aleksa, widziałem, no ale poradził sobie, wymienił tą piątkę taką i piątkę taką. Myślę, że żelazny repertuar, jeżeli chodzi o światowy repertuar żelazny, no to zacznijmy, myślę, że jakieś, na pewno barokową, chociaż one są długie, ale są piękne. Myślę, że po prostu Juliusz Cezar, Händla, następnie myślę, że na pewno jakiś Mozart. Jeżeli ktoś lubi komedię, to polecam Così fan tutte. Jeżeli ktoś lubi troszkę dramatyczniej, to Don Giovanniego. Następnie, no, myślę, że Carmen powinno się okay. chociaż raz zobaczyć. Myślę, że powinno się zobaczyć na pewno coś Verdiego. Jak zwykle najbardziej znana jest po prostu chyba Traviata i no, jeżeli jest to dobre wykonanie, to jest to niezapomniane przeżycie. Jeszcze został tylko jeden strzał. Faktycznie. No dobra, Strauss. No to jest mój jakby... Strauss, okej. Okay. Richard Strauss. Myślę, że właśnie Kawaler Srebrnej Róży, de Rosenkavalier. Piękna, przepiękna muzyka, o Boże, kochany, po prostu. Od razu wszyscy rozumieją potem skąd jakieś filmowe, niektóre piękne melodie, skąd brali całą, skąd się inspirowali. Więc Strauss. Jeżeli chodzi o... 5 polskich to będzie 5 razy Moniuszko? Czy... Jasne, znaczy nie, ale Moniuszko oczywiście, Straszny Dwór, Król Roger, Szymanowskiego, Karola Szymanowskiego. Który robi podobno coraz większą karierę za granicą. Tak, no, jest chyba tak, coraz tak, lepsza tak, percepcja, tak, prawda? Śpiewałam w tej operze właśnie jedyną mecosopranową rolę, Diakonisę. To jest ta niesamowita muzyka i tak jak mówisz, po prostu świat się rzucił dosłownie na Króla Rogera. W zeszłym sezonie to ja już nie wiem, w ilu operach po prostu były premiery. No naprawdę w 6 czy więcej. To naprawdę na największych scenach mówimy o tutaj to, kompletny top światowy. A więc Król Roger, Szymanowskiego, Paderewski, Manru, bo to bardzo żałujemy wszyscy chyba, którzy tutaj polscy śpiewacy, że niestety Mieczysław Karłowicz nie zdążył stworzyć opery, bo jego liryka jest przewspaniała. Poczekaj, jeszcze zostały mi 2. Dramatycznie, Boże, żebym czegoś nie zapomniała. Ach! Ostatnio, znaczy nie ostatnio, no już jakiś czas temu, Goplana Żeleńskiego. Są w ogóle niesamowite takie odkopywane nasze opery, o których w ogóle nie widzieliśmy i po prostu byliśmy zafascynowani muzyką Goplany, właśnie Władysława Żeleńskiego. Można obejrzeć chyba ją na kanale VOD Opery Narodowej. Wspaniała muzyka, naprawdę wspaniała muzyka. Po prostu, no byliśmy... Sami po prostu tak zaskoczeni, wszyscy, pamiętam cała obsada solistów, a jest ich akurat tutaj sporo, więc to jest 4. Boże, coś pewnie przegapiłam. Coś z takiej muzyki, no nazwijmy to muzyką współczesną, typu, nie wiem, Krzysztof Penderecki, Czarna Maska. Boże, kochany, przepraszam. No oczywiście, Diabły z Ludem Krzysztofa Pendereckiego. Okej. Okay. Też. I to wspaniale. Jest moim zdaniem taka jego number one, tak? Z oper, które pozostawił po sobie. No takie tak. Myślę, że jak dla mnie tak uważam. Że dobrze, to następne trudne pytanie. Mezzosopran, ty. Jakie 3 najważniejsze arie mezzosopranu uznałabyś za takie podstawowe, które każdy powinien usłyszeć? Okay. Jakie 3 ty najlepsze śpiewałaś, z którymi masz najlepsze wspomnienia? Okay. Jakie 3 sobie marzysz, których jeszcze nie śpiewałaś? O Boże, dobra. 3 mezzosopranowe największe. No na pewno, właśnie tak jak wspominam, Carmen, no bo i to którakolwiek z tych arii. Z takiego znowu żelaznego repertuaru. Mezzosopranowa, no z racji mojego głosu, Rozyna z Rossiniego, z Cyrulika Sewilskiego. Ponieważ to było napisane w oryginale na mezzosopran. To, że soprany śpiewają teraz te partie, no okej, okay, sobie przejęły to, ale to jest oryginalnie jest na mezzosopran. Trzecia, no na pewno jakiś Verdi, czyli może Eboli, Don Carlos. To jest taka kawał wspaniałego śpiewania. Teraz tak, 3, które ja śpiewałam, tak, które mi się Tak. Z którymi masz najlepsze wspomnienia, najlepiej ci się udały, wracasz do nich pamięcią, lubisz je śpiewać. Jasne.
Ryszard Strauss, aria Oktawiana, to jest wspaniała rzecz do śpiewania na scenie, wspaniała, wspaniała aria, wspaniała. Też śpiewam ją na tylu przesłuchaniach, jakby to jest kawał po prostu genialnej muzyki. Czyli Ryszard Strauss, aria Oktawiana. Cóż jeszcze z takich, tak, oczywiście Kerubin. Kolejna Spodenkowa rola, ale jego arie, no to tyle miałam produkcji Wesela Figara Mozarta, że no te arie, obydwie jego arie, no wspominam no bardzo z rozrzewnieniem i w ogóle jest tak, od razu się uśmiecham, jak o tym myślę. To jest dwa. Trzy, może jakąś kobietę w końcu, bo sami faceci w tym moim repertuarze. Myślę, że Rozyna. Myślę, że Rozyna, bo też się uśpiewałam bardzo często, od bardzo dawna. Zresztą mój recital dyplomowy to było przedstawienie w Operze Wrocławskiej, bo kończyłam studia najpierw właśnie w Operze Wrocławskiej, potem jeszcze w Niemczech, w Hanowerze. Ale tam to był mój debiut na deskach opery właśnie główną rolą, znaczy główną rolą Rozyny, bo główną rolą w Cyruliku jest Cyrulik. Więc też wspominam to wspaniale i ta Rozyna towarzyszy mi dosłownie od początku mojej kariery. I to taka piękna opera, nie? Taka, ja mam zawsze takie wrażenie, że komedia. Taka opera na trudne czasy. Tak, człowiek chce odetchnąć, posłuchać pięknej muzyki, nie przeżywać nic dramatycznego, ale po prostu oddać się przyjemnością słuchania muzyki, to dla mnie Cyrulik jest taką właśnie operą. Tak, dokładnie. Dokładnie w ogóle zanurzyć się zupełnie w innym świecie i po prostu się śmiać do upadłego. I teraz, trzy, które bym chciała zaśpiewać. Dobrze. Nie zaśpiewałam, okej. Nie zaśpiewałam Ryszarda Straussa jeszcze nigdy przed publicznością. Ariadna z Naxos. I to jest rola, tam jest rola kompozytora. Znowu męska rola. Wspaniała, kolejna wspaniała partia mecosopranowa, to bardzo mi się marzy. Z takich, myślę, gdzie ten mój głos ewoluuje właśnie, jak ewoluuje, że coś w przyszłości, mam nadzieję, zaśpiewam, to na pewno chciałabym pewnie jakiegoś Wagnera nawet zaśpiewać, bo ten głos mój jest taki duży, duży i wiele osób, bardzo wiele osób mi mówi, że słyszy mnie właśnie w tym repertuarze, więc może tutaj... Tylko co z Wagnera teraz? Musiałabym pomyśleć, bo Flika troszkę za nisko, Waltraute. No, musiałabym pomyśleć, ale tak rzucam tylko taki, że Wagner, bo tam trochę jest do śpiewania dla mezzosopranu w każdej z jego oper. I cóż, trzecia. Coś z francuskiego repertuaru, myślę, bo też francuski repertuar jest bardzo bogaty i obfituje właśnie w rolę na mezzosopran. Ale co? Czy Massenet coś? No teraz był Werther ostatnio. Może właśnie Charlotta? Albo znowu Spodenkowa rola, ale znowu tych Spodenkowych, sami faceci po prostu. Okej, niech będzie ta Charlotta z opery z Werther, Massenet. Tak, to są te trzy. Super, super. Bardzo Ci dziękujemy za te polecenia dla przyszłych koneserów. Może dzięki tym live'om ktoś przekroczy progi opery i znajdzie się w tym cudownym świecie. Mam nadzieję. Chciałem trochę wrócić na ziemię. Jak rozmawia się ze znajomymi artystami, to sami z waszego środowiska no, wyrażacie pewne pewnie troskę, może tak to nazwijmy, o to, co się będzie dalej działo z operą w Polsce, także w kontekście COVID-u, czasów post-COVID-owych, może jakiegoś małego kryzysu gospodarczego, zmniejszonych dotacji Ministerstwa Kultury, chociaż i tak one są bardzo kiepskie. Ja w tym kontekście jeszcze trudniejsze Ci zadam pytanie. Jakbyś popatrzyła, wiem, że to będzie pytanie, gdzie masz duże konflikty interesów i ze względu na siebie i swoje otoczenie, ale jakbyś popatrzyła dzisiaj na teatry operowe w Polsce, to które Twoim zdaniem naprawdę są dobre, mają świetny repertuar, dobrze się zapowiadają i którym myślisz, że nie grozi nic, bo niektórzy mówią, że grozi tym słabszym to, że może upadną i że zostanie kilka
wiodących scen, no, które będą finansowane, a może jakieś mniejsze teatry operowe będą miały z tym problem. Czy sądzisz, że tak nie będzie, że jesteś optymistką? I... Chyba jestem bardziej optymistką, bo widzę jak teatry w Polsce naprawdę zaczęły wspaniale, znaczy wspaniale się w sumie odnalazły, tylko tutaj mówię o teatrach, które mają zasób śpiewaków na etacie. Okay. Się śmiałam, moi znajomi śpiewacy się śmiali, że nigdy nie pracowali tyle, ile właśnie w COVID-zie, bo każdy teatr chciał w sumie cały czas być obecny właśnie w mediach społecznościowych i coś streamingować i coś pokazywać. No i do tego po prostu zostali zaprzęgnięci, że tak powiem brzydko, etatowi śpiewacy. I super, bo w końcu mogli się naprawdę wykazać w tylu różnych takim szerokim repertuarze. Ale to nie jest popularny dzisiaj sposób, prawda, waszej pracy i zatrudniania. Chyba nie, bardziej nie. Popularny jest kontraktowy, prawda? Tak, chociaż Polska jest jeszcze taką ostoją tego zatrudnienia właśnie na stałe, do stałego ansamblu, to jeszcze mamy tylko w Niemczech, trochę w Szwajcarii, w Austrii. No już bardziej na zachód idą kraje, czy Francja, czy Anglia, czy Hiszpania, czy Stany Zjednoczone już tego nie mają. Jeżeli w ogóle mają na etacie śpiewaków, to jest ich naprawdę, można ich policzyć na palcach jednej ręki, a do takich ról mniejszych, a do tych większych ról są zatrudniane po prostu, może nawet nie, że zawsze gwiazdy, ale po prostu śpiewacy freelancerzy. Tutaj w Polsce, tak jak mówię, to jest jeszcze ostoja, że mamy większość teatrów w Polsce, to są teatry właśnie ansamblowe, z ansamblem wokalnym też. I te teatry w Polsce naprawdę no, wykazywały się, naprawdę starały się cały czas być w tych mediach i coś, cały czas coś nowego pokazywać. Więc myślę, że też super, bo ci śpiewacy po prostu mogli pracować i nie tracić kontaktu ze sceną, co dla nas jest, no, tak jak no, ryba potrzebuje wody, tak my właśnie potrzebujemy sceny. No i to też oczywiście no, nikt nie siada na laurach, tylko no, cały czas pracuje i ćwiczy. To jest sportowcem, no, jak przestanie ćwiczyć, no to po prostu... No, zaczną mu, za przeproszeniem, po prostu mięśnie wiotczeć. No i to jest tak samo tutaj. Cały czas trzeba ćwiczyć i naprawdę może jest też tak, chociaż na razie jak widzę, po prostu ludzie tak bardzo są wypuszczeni, mówię o publice, tak bardzo są wypuszczeni i tak bardzo pragną tego kontaktu na żywo, że po prostu wszystkie bilety, które są na teraz po otwarciu, rozchodzą się od razu. Tak, rozchodzą się po prostu w okamgnieniu, co jest no, super, bo jeszcze mamy te, prawda, te obostrzenia, że no, tylko 50% publiczności może wejść, więc myślę, że i to będzie trochę trwało, myślę, nie tak od razu będzie 100% widowni mogła być, ta widownia nie będzie mogła być zapełniona, dlatego myślę, że jak na razie chyba teatry, jeżeli chodzi o publiczność, nie mają się o co martwić. No rządowo, tak jak mówisz, tak, te dotacje. No pewnie będzie zrobiony jakiś może w ministerstwie rachunek, że tak powiem, sumienia, kto co pokazywał, ile, jak. Nie wiem, czy to będzie klucz akurat do... Na razie to chyba zawsze tak było, no nie chcę wchodzić w politykę, ale że najlepiej po prostu finansowany był zawsze Teatr Wielki w Warszawie, tak, bo on całość jest... Jest to narodowa instytucja, tak. A reszta to tak naprawdę słabo, nie, bo to były tak naprawdę lokalne dofinansowania marszałków i władz samorządowych, a nie centralnych, tak? Czyli... Ale też pomyślmy, co się dzieje na przykład w Stanach, gdzie wszystko jest prywatne i po prostu teatry kompletnie zostały zamknięte i ludzie naprawdę wylądowali na bruku. Nawet Metropolitan, która po prostu nie płaciła swojej orkiestrze. Co to, no, naprawdę tam były dramaty. Tutaj muszę powiedzieć, że w porównaniu po prostu, bo no, jesteśmy w kontakcie z całym światem, z naszymi znajomymi, którzy tak nam zazdrościli, że możemy śpiewać w teatrze na scenie. Też niemieckie teatry, tam nie było w ogóle mowy, zostały zamknięte i to tak te
zamknięcia były 3-miesięczne, potem 4-miesięczne i naprawdę cały sezon to były zamknięci byli na publiczność. Oczywiście gdzieś tam troszkę w końcu sami artyści mogli wejść na scenę, właśnie żeby te streamingi wykonywać i śpiewać, ale publiki nie ma do końca sezonu w teatrach niemieckich, więc tam w ogóle bardzo są ludzie wypuszczeni i tak pragną tego kontaktu. I naprawdę proszę mi, proszę mi wierzyć, państwo proszę, żeby uwierzyli ty. Miałam tyle wiadomości od znajomych z całego świata, że po prostu nam straszliwie zazdroszczą. Bo no niestety tam było krucho i jeżeli ktoś nie miał oszczędności, to czy jakieś właśnie własne inicjatywy, no to naprawdę bardzo możliwe, że musiał zmienić dosłownie zawód, żeby się utrzymać. No to przynajmniej coś optymistycznego, bo w tych naszych rozmowach z reguły wszyscy na wszystko narzekają, ale to dziękuję ci, Aniu, że coś optymistycznego powiedziałaś. Aniu, chciałem wrócić do kwestii, którą poruszyłaś na początku, czyli muzyka wysokiej klasy, muzyka operowa, wybitna diwa operowa, tak jak ty. No i jakie to jest zderzenie z mediami społecznościowymi? Bo ta opera na razie tak ostrożnie wchodzi w media społecznościowe, prawda? Czy może to jest inaczej, bo spytaliśmy Aleksa Marewa i on mówi, że są już tacy artyści na Zachodzie i takie opery, które zaczynają patrzeć na artystów również przez pryzmat tego, ile mają obserwatorów, jakie mają konto na Instagramie, bo to może przyciągnąć ewentualnych gości do opery i publikę. Mhm. Czy w tym kierunku to pójdzie, także w Polsce, tak sądzisz? Nie chciałabym, żeby tak poszło. Bo to ile macie obserwatorów na Instagramie, jeszcze o niczym nie zna, naprawdę jeszcze nic nie znaczy. Na pewno widać niesamowitą taką tendencję rosnącą wśród tej najmłodszych adeptów i już śpiewaków. Oni bardzo dobrze sobie zdają sprawę, że muszą być obecni bardzo w mediach społecznościowych. Też największe gwiazdy, no mają całe oczywiście sztaby ludzi do tego. Dedykowane, tak. Tak, ale uchylają rąbka tajemnicy właśnie z życia prywatnego, to pewnie też się liczy tutaj. To, ale to już mówimy o takich artystach, którzy po prostu nagrywają wspaniałe płyty dla największych wytwórni i no, tutaj fonograficznie, prawda, no, też komercyjnie, przepraszam, jakby no, po prostu chcą tak napędzić tę sprzedaż. Czy tak wszyscy się... No, mam nadzieję, że tak nie jest. No, po prostu, oczywiście, jeżeli ktoś wystawia też swoje nagrania, prawda, no to... Ale ten trend już był już wcześniej, już istniał, że bardzo często tak się zdarzało, że na przykład był poszukiwany śpiewak i ktoś przez przypadek, albo nawet nie poszukiwany, ale przez przypadek trafił na jakieś nagranie na YouTubie wtedy jeszcze, no bo to był taki najczęstszy kanał. I ten śpiewak był angażowany, tudzież zapraszany na przesłuchanie już live. Znam bardzo dużo takich przypadków, więc to już istniało. Po prostu teraz będzie tego może więcej, no bo i odbywają się i przesłuchania, i konkursy odbywają się już w dużej mierze właśnie online, co nie wiem, czy do końca jest no, miarodajne niestety, ale no tak na razie musi być. No, po prostu nie ma innego wyboru, dopóki się, tak jak mówisz, no, nie wyszczepimy wszyscy, dopóki nie będzie tych odmian tego wirusa, groźnych, mniej groźnych, a będą, no bo wirus to jest jego natura, że po prostu mutuje. No i bez tego wyszczepienia gro takich właśnie aktywności typu przesłuchanie, konkurs będzie się odbywało po prostu online. Czasem są, bo też wiem, czasem są to bardzo, bardzo mają, niektóre teatry mają bardzo wysokie wymagania, jak to ma wyglądać takie, jakie ma być łącze, jakie ma być oświetlenie. To są bardzo duże koszta i tych młodych ludzi po prostu nie stać na to, no bo skąd mają zarobić te pieniądze na kolejne przesłuchanie. Oczywiście w ogóle każde przesłuchanie, nawet jak się leciało, żeby się zaprezentować na scenie przed dyrekcją, też kosztuje, ale wierzcie mi, to są porównywalne w ogóle, nawet online teraz właśnie te przesłuchania, to są porównywalne ceny czasem i to jest akurat moim zdaniem chore. No ale
tak jak mówię, no, na razie nie mamy chyba, nie ma innego wyjścia, dopóki się wszyscy nie zaszczepią, no i nie zdusimy jakoś tego wirusa, przepraszam, będę pluć, oby kolejny nie wypłynął. No bo no to tak jest, no, świat się po prostu bardzo zmniejszył i... No i... Też mamy takie wrażenie. Aniu, a wracając do tych mediów społecznościowych, no właśnie, powiedziałaś YouTube, ja mam takie wrażenie, nie wiem, może się mylę, że ten YouTube jest taki idealny do może prezentacji opery. No chociażby te wasze klipy świetnie się prezentują na YouTubie. Nie jestem do końca przekonany, czy może Facebook już... Facebook się trochę tak starzeje. Już chyba się więcej dzieje na tym Instagramie, tak? Tak. Chyba więcej jest tam do zaprezentowania, łatwiej coś wyszukać. To może YouTube jest takim miejscem, gdzie takie rzeczy promocyjne, operowe można robić, co? Myślę, że na pewno. No, bardzo dużo przecież opery już od bardzo dawna, jeżeli jakiekolwiek klipy zapraszające na daną premierę, to właśnie są na YouTubie i no, całe opery, myślę, że te lockdowny, no niestety, albo ograniczenia jeszcze będą trwały troszkę, już może nie w tak dużym, mam nadzieję, na takim dużym zakresie, ale będą się pojawiały. Ale też widzę jakby w operach, w tych nowych produkcjach, tak jak mówisz, nowe spojrzenie, jak żeby ta dana opera, nowa premiera, żeby dobrze wyglądała, żeby dobrze była sfilmowana i żeby była atrakcyjna właśnie przez to medium tego ekranu, prawda, i czy kanału, któregokolwiek. I chyba dyrekcje no to teraz dosyć dużą uwagę do tego przykładają. Troszkę inni twórcy czasem są zapraszani do takich nowych produkcji, właśnie którzy jednak wiedzą, jak z kamerą pracować, bo to jest zupełnie coś innego. Albo sobie dobrać taki team tych właśnie operatorów, którzy będą wiedzieli, jak to dobrze pokazać atrakcyjnie. Muszę powiedzieć, że ci ludzie po prostu byli rozrywani, są nadal rozrywani, dobrzy operatorzy. Wiem, no właśnie z racji tego, że ten serial powstał, troszkę się tym interesowałyśmy z Ewą i no widzimy, jak akurat ta branża będzie mieć się dobrze jeszcze, bo długi, długi czas, bo teraz oni są bardzo pożądani i to, żeby właśnie była osoba, czy osoby, cały team, żeby wiedzieli, żeby to byli profesjonaliści, wiedzieli nie tylko jak wizualnie coś pokazać, ale właśnie, żeby głosowo nie tracić, czyli nie tracić tej jakości śpiewania naszego, bo jak wiemy, no, można dużo stracić przez ten przepływ internetowy. No, nigdy nie będzie to oczywiście live, to nigdy nie będzie ta magia siedzenia, czucia teatru, ale coś musimy robić po prostu. My musimy pracować, bez tego dosłownie nie przeżyjemy. No ja sobie nie wyobrażam zmiany zawodu, no po prostu to jest pasja i oczywiście jak trzeba było może, no ale to jakiś byłby naprawdę dramat taki dosyć duży. Aniu, widzę, że pojawiają się takie ciekawe komentarze, to pewnie dotyczy i mojego pierwszego gościa i ciebie, cudownie inspirujące osoby i rzeczywiście też mamy takie wrażenie. Ja ci bardzo dziękuję za to, że inspirujesz innych tym, co mówisz i tym, kim jesteś. No ale właśnie, takie pytania były poprzednio. Tak. Ktoś nawet tak spytał tego Aleksa, jak zostać tenorem, to ja takie samo pytanie tobie zadam. Jak zostać wielkim mezzosopranem? Czy to jest kwestia talentu, ciężkiej pracy, dobrej szkoły, dobrego ustawienia kariery na początku, wyjechania za granicę, zaśpiewania gdzieś na innej scenie i dopiero później powrotu do Polski? Jakbyś miała młodej dziewczynie, która chce zostać mezzosopranem, a takim jak ty, ustawić dzisiaj karierę, to co byś powiedziała? Co jest najważniejsze? Przede wszystkim najpierw, chyba w ogóle zawsze potem, trafienie, ale szukanie też odpowiedniego nauczyciela.
Oczywiście tutaj nie mówię o naturszczykach, bo tacy się też zdarzają, po prostu stają, tak, mają to wszystko tak poustawiane z natury, ale to też się może kiedyś skończyć, więc chyba najważniejsze to jest właściwy pedagog i ja go szukałam bardzo długo. Szukałam, znalazłam, mam takich, takie, bo to są kobiety, to są takie mentorki, które akurat w każdym etapie mojej pracy nad głosem po prostu wtedy były idealne, no akurat, ale szukałam i to metodą prób i błędów. Dużo szukałam. Proszę mi wierzyć, że nie było kolorowo. I wyjeżdżając z Polski tak naprawdę do Niemiec, właśnie do konkretnej profesorki, nie chcę powiedzieć, że byłam nikim, ale byłam zupełnie nieznana i nikt nie dałby za mnie przyzwoto, no po prostu nikt nie wierzył, że w ogóle coś zdziałam. Chociaż oczywiście miałam, zawsze byłam żywą osobą, uwielbiam grać, uwielbiam teatr, więc tutaj akurat nie miałam problemu, jeżeli chodzi o wyjście na scenę i zagranie czegokolwiek, czy w ogóle wejście w postać jakąkolwiek, ale wokalnie było ciężko, bo mój głos był, no jest do dzisiaj, to jest duży głos, ja nie miałam z natury dobrze ustawionego oddechu, to był zawsze duży głos, który ciężko było, brzydko powiedziawszy, ogarnąć niektórym profesorom. Nie wiedzieli, jak do tego podejść. No i tak jak mówię, no, czyli szukanie tego pedagoga, który będzie na dany moment, będzie dobry, bo to nie jest nigdy powiedziane, że ma być jeden i koniec. Nie, 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 nie. Ale to jest w danym momencie taki pedagog, taki mentor, z którym musisz fizycznie być, bo słyszałem takie opowieści, że to podobno teraz są wybitni artyści, których możesz zamówić lekcje właśnie online, co tak. zaśpiewać i tak. oni coś ci tam powiedzą i, tak. i też uważają za twojego mentora. Czy to może zastąpić taki kontakt? Czy... Nie, myślę, że się nie da zastąpić takiego kontaktu. O to, o czym mówisz, to chyba, znaczy nie chyba, tylko na pewno moim zdaniem jest dobre dla już zaawansowanych śpiewaków troszkę. Bo wtedy wiadomo, nawet jak oni to jakoś ubierają w różne słowa, bo każdy ubiera, jak widzi i jak słyszy danego śpiewaka, to ubiera to w różne słowa. I zrozumienie tego wymaga po prostu jednak doświadczenia. Myślę, że no jednak ten kontakt jeden na jeden tutaj jest bezcenny, bo śpiewak, w sensie pedagog dotyka w trakcie śpiewaka, pokazuje mu swoje, jak on to wykonuje. Śpiewak, młody adept śpiewak dotyka tego swojego mentora właśnie w trakcie, bo to jest, my jesteśmy instrumentem, no więc jak nauczyć gry nie dotykając instrumentu, wyobraźmy sobie. To tak jakby się uczyć gry na skrzypcach w ogóle na nich nie mając. No, no się nie da, po prostu się nie da. Ale tak jak mówię, na pewno ten dobry pedagog, no oczywiście ogrom pracy, determinacji, ale muszę przyznać, że to młode pokolenie ma tę determinację. Oni są naprawdę bardzo nastawieni, świetnie przygotowani, mają te już mają o tyle jakby lepszy start, że ten, tak jak mówiliśmy, świat się skurczył i już nie ma problemów z poleceniem, znaczy oczywiście wyłączając pandemię, z poleceniem gdzieś do kogoś, z kontaktem z super coachami, czy to językowymi, czy to właśnie wokalnymi. Więc ci młodzi świetnie sobie radzą, świetnie. Mamy wspaniałą, młodą, taką bardzo obiecującą taką kadrę, że tak powiem, wokalistów, którzy już mają duże sukcesy na najlepszych scenach świata i no... Determinacji nie brakuje im akurat. No ale też chciałabym powiedzieć, że chyba jednak pokora, troszkę pokory się przyda zawsze. A ten element tego, że trzeba koniecznie gdzieś wyjechać, wystąpić poza krajem, tam pracować, czy to jest ważne też? Nie, bo znaczy dużo jest, Boże, mam tylu znajomych wspaniałych śpiewaków, którzy nigdy nie musieli wyjechać, nie wyjechali i świetnie śpiewają i mają się świetnie i tutaj w Polsce są znani. Oczywiście jak chcemy coś dalej robić, coś poza granicami Polski, no to trzeba po prostu wyjechać, tudzież no, starać się o to, żeby ktoś posłuchał nas, prawda, i zaproponował może jakiś kontrakt na zachodzie.
tudzież wschodzie też oczywiście. Kiedyś się spotkałam, a to już było dawno temu, kiedyś taki agent powiedział mi, że Aniu, musisz trochę, przepraszam za wyrażenie, śmierdzić zachodem, żeby zostać tutaj docenionym w Polsce. Okej, okay, czyli mówisz, że to raczej jest taki problem tu kompleksu polskiego, tak? Troszkę tak jest. Chociaż tak jak mówię, nie wszystkie przypadki, no, mam gro wspaniałych śpiewaków, którzy nie musieli wyjeżdżać, czego im bardzo zazdroszczę. Ja po prostu musiałam wyjechać, musiałam, widziałam, że bez tego nie będę śpiewać, a sobie nie wyobrażałam, żeby pójść do chóru. No to nie moja, chociaż wyrosłam z chórów i błogosławię w ogóle, że było mi to dane, bo moim zdaniem śpiewak, chyba każdy śpiewak powinien przejść przez taki etap właśnie śpiewania w chórze. To nie wyobrażałam sobie, żeby w chórze śpiewać na stałe i zarabiać i tam. Więc wiedziałam, że to taka moja była wyjechanie i studiowanie w Niemczech, to była taka, no, taka ostatnia, może nie deska ratunku, bo też nie wiedziałam, jak to będzie. Ale dobrze zrobiłam, to była świetna decyzja, no i też dziękuję, nie wiem, opatrzności i w ogóle nie wiem czemu, wszystkim i w sumie, że zdecydowałam się i że poznałam tam swoją, znaczy profesorkę wcześniej i ona zapoczątkowała bardzo, bardzo dobry taki mój rozwój po prostu, że to poszło dalej. Ale to też dużo daje, taki wyjazd moim zdaniem, bardzo dużo, bo się właśnie spotyka cały świat, się widzi innych śpiewaków, jak oni pracują. To wtedy było zupełnie inaczej niż w Polsce. Studia w Niemczech zupełnie inaczej wyglądały. Było to po prostu zupełnie inna historia, inna bajka. Teraz troszeczkę to już się zmieniło. Tak jak mówię, młodzi ludzie mają bardzo wspaniały dostęp i korzystają z niego do świata po prostu. Bardzo chcą studiować, wyjeżdżają, kursy, szukają właśnie sobie pedagogów, mają tak zwane studia operowe. To jest wspaniała rzecz dla młodego adepta. Ja miałam akurat to szczęście, że takim moim w sumie niby studium operowym była Opera Wrocławska, gdzie, ponieważ akurat w Niemczech też proponowano mi zostanie na etat, już wtedy, dopiero jak zaczynałam po studiach w Niemczech, nie wyobrażałam sobie mieszkania, znaczy w ogóle życia jakoś nie w Polsce. I to się zdarzało już potem wielokrotnie w tej mojej karierze. Ja jednak wybieram Polskę, pomimo wszystko. Tak, to wyglądało inaczej. To dużo, dużo dało to studiowanie tam. Dużego, że tak powiem, kopa do pracy. Wtedy ile ja zrobiłam, to nawet sobie teraz aż się dziwię, że po prostu aż tyle. To było potrzebne. To było potrzebne no, z wielu względów w ogóle. Wyjechanie, radzenie sobie w obcym kraju. No jakoś sobie poradziłam na szczęście, ale... Super i dziękujemy Ci, że wróciłaś. Aniu, ten czas z Tobą tak szybko mija, że nawet nie zauważyliśmy, że minęła już godzina naszej rozmowy. O, wow! I będziemy kończyć. Ja myślę, że puentą tej rozmowy może być to, co znowu ktoś napisał. Bardzo brakowało kontaktu z żywą muzyką. Publiczność wróci, opera przetrwa. I to jest taka, myślę, fajna myśl, kiedy rozmawiamy, jak COVID-19 wpłynął na Twoje życie i na Twoją branżę. To na sam koniec, Aniu, dziękując Ci, że byłaś gościem i że mogliśmy wysłuchać Ciebie i dowiedzieć się czegoś o operze i o Twoim spojrzeniu na branżę w czasach COVID-19, to powiedz nam jeszcze, Aniu, już poleciliśmy te Twoje wspaniałe rzeczy na YouTubie, poleciliśmy Twój profil, gdzie Cię można na żywo niedługo usłyszeć i gdzie można przyjść do Ciebie na występ? Za moment dosłownie będę, bardzo się cieszę, bo niedawno miałam premierę właśnie streamingowaną, internetową w Operze Bałtyckiej, tam śpiewałam tytułową rolę Judyty w operze Honeggera. Ale dzięki Bogu będę
wykonywać 26-27 czerwca na żywo już z publicznością. To jest co prawda Gdańsk, więc, ale zapraszam nad morze, już będzie ciepło, okay. Więc proszę się wybrać. A zaraz potem festiwal mozartowski, opera kameralna w Warszawie, Wesele Figara, tym razem nie Kerubin, ale Marcelina, bardzo też fajna rola, bardzo, bardzo, bardzo śmieszne przedstawienie, polecam. Współczesne kostiumy, wspaniali śpiewacy, no i festiwal mozartowski, który oczywiście ma swoją genialną renomę, dużą. No a przyszły sezon też się zapowiada już, oby się wszystko udało. Bardzo dużo koncertów, tak jak mówię, to jeszcze nie chcę zdradzać, ale będzie wspaniały projekt właśnie z liryką wokalną, do której wracam i tutaj mamy już bardzo fajne koncerty w naprawdę w pięknych salach, w filharmoniach w Polsce. Teatry i Teatr Wielki i właśnie Opera Kameralna i Opera Bałtycka. No zobaczymy, jak będzie z kontraktami zewnętrznymi, jak to będzie wyglądało, bo jeszcze tam jest w ustalaniu różne są rzeczy, więc czekam. No, czekamy wszyscy, aż właśnie Niemcy się otworzą i tutaj jakby mam nadzieję, że powrócę tam właśnie na tamtejsze sceny. No, nie będę się nudzić. Dużo, dużo zaproszeń z różnych filharmonii, piękna muzyka, dużo fajnej muzyki do śpiewania. Oby tylko się odbyło. Może właśnie mój przełożony, już jeden z oczywiście z wielu, ale przełożonych koncertów tutaj w Filharmonii Narodowej, on się odbędzie, to wspaniałą rzecz. Tutaj znaleziono i zaproponowano mi zaśpiewanie wspaniałej mszy Stevena Sandströma, to jest już niestety nieżyjący kompozytor szwedzki, ale to taka muzyka, że też no, tak bym chciała, żeby tutaj publiczność polska usłyszała to, bo to jest coś niebywałego. Więc mam nadzieję, że to dojdzie do skutku, bo tak, no jeszcze tak filharmonia myślą, że raczej takie wielkie, wielkie formy muzyczne, no jeszcze nie wrócą tak szybko na scenę, no bo niestety, tak jak mówisz, no nie wszyscy się szczepią jeszcze i tutaj jest chyba problem, czy będzie, mam nadzieję, że coraz mniejszy. Ale jeszcze jakbym mogła skorzystać z okazji, bo dzisiaj mamy dzień mamy. Tak jest. Więc wszystkim mamom oczywiście życzę wszystkiego dobrego, przede wszystkim zdrowia, no i mojej mamie ukochanej po prostu bardzo, bardzo dużo zdrowia i się po prostu tutaj wszyscy trzymamy kciuki, żeby wydobrzała już do końca, więc korzystam z okazji, przepraszam, ale... Super, super, to ja się dołączę wszystkim naszym mamom, wszystkiego co najlepsze, także tym mamom, które miały ten trudny okres w czasie COVID-19, szczególnie o nich pamiętajmy. Szanowni Państwo, to była niepowtarzalna rozmowa, ale możecie ją Państwo powtórzyć na kanale YouTube. Tam pozostanie powieki i będziecie mogli Państwo podziwiać Anię. Naszym gościem była Anna Bernacka, wybitny polski mezzosopran. Bardzo Ci, Aniu, dziękuję. To ja bardzo dziękuję za zaproszenie. Dziękuję. Dobranoc. Dobranoc.